Dobra. Przejdźmy do kolejnego punktu dnia. Afera górska, która dzisiaj rozgorzała w sieci. Kamil Szymczak wrzucił na swój Instagram następującą informację. Wycieczki w góry są spoko. No chyba, że podczas jednej z nich dowiadujesz się o ZD. No i teraz można by było powiedzieć o zdjęciu, o zdrowiu, o z dupy do papy. To tak powiem bardzo enigmatycznie, ale zdaje się to wszystko rozwinąć następny akapit, a mianowicie Nikola Zalewski. Poinformujesz swoją dziewczynę, co robiłeś z moją? No i tu dochodzi do... Tu dochodzi do zawężenia poszukiwań prawdy. No i dobra. I pierwsze pytanie, jak ja to zobaczyłem, to było, kto jest jego dziewczyną? Albo byłą dziewczyną. On zwany jest Rojewską, jest, tak? Czy był? Ona nie ma jakichś 15 lat, coś takiego? Coś mi takiego mówiliście. Nie wiem, czy to Bejcik jakiś był, czy coś. 17. Okej, okay. Tu zostały wyłączone komentarze. To pewnie tu piszą, nie? jak to zostało wyłączone, to pewnie tu piszą. Rzeczywiście, Nikola zajął bramkę turnieju przed turniejem, kot jak chuj. No dobra, moje zdanie jest następujące. Jeśli rzeczywiście to co ludzie do mnie mają jest prawdą, że ta dziewczyna była z tym chłopakiem i się puściła z Kadrowiczem, to ja mam następujące wnioski, nie? Po pierwsze, ten gość jest skończonym przegrywem i frajerem. Stary, on totalnie się przyznał na Instagramie, że ktoś mu dziewczynę wyruchał, nie? Nie no, kurwa, wstyd, ja chuj. I to jeszcze w taki mało agresywny sposób, nie? Bo jeszcze rozumiem, jakby napisał, słuchajcie, byłem z taką dziewczyną, no a niestety jest zwykłą kurwą i się puściła z tym oto jegomościem. To mówię, okej, ale on jakąś nawet średnią godność zachował, pisząc o tym, że mu się dziewczyna skupiła. Zalewski też ma laskę, no ale to nie ma znaczenia, nie? Ja powiem coś niepopularnego, ale jeśli w najbliższych dniach jakby ta afera przyćmi wszystko, co jest w internecie i totalnie będzie tylko o tym pierdolone, to pierwsze, co powinien zrobić Nikola Zalewski, to jest pojechać do domu. Wiesz, to, że nie potrafisz sportu utrzymać, nie powinno przekładać się na atmosferze, na atmosferę w kadrze i nigdy twoje problemy nie powinny obciążać całej grupy. A chłopaka patrzy cały kraj, to chciał to napisać w delikatnych słowach. Wiecie, problemem tego 16 nie jest tylko to kłóstwo. Ja wam powiem tak, nie? Ptaszki ćwierkają, że tam wiele rzeczy się dzieje. No, wiele rzeczy się tam dzieje. No. Dziwne, że Szymczak się wyżalił tuż przed Euro. Nie wiem, może się dzisiaj dowiedział, wiesz. Dużo osób też widziałem, że pisało rzeczy w stylu kurwo, rozpierdalasz atmosferę w reprezentacji. Słuchaj, on nie jest odpowiedzialny za to, co robi jakiś inny dojrzały chłop, nie? Dosłownie. Zostaw nam Zalewskiego w spokoju, bo go rozkojarzysz przed Euro. Wiecie, w internecie, bo w mediach poważniejszych, to pewnie trochę inaczej ten temat zostanie odebrany. Ale w internecie ludzie będą mieli takie podejście: o frajerze, Zalewski Sigma, ta dupa fajna była. A, wyjechał fajną dupę, co się prujesz, chyba kasztanie, też bym mu dał. No, Zalewski Sigma. No, tylko że to jest internet, nie? Największy oczywiście problem miałbym do tej dupy, nie? Bo to ona się jednak puściła. Jeszcze ktoś tam mówi, że on też ma tą, że ten Zalewski ma jakąś dziewczynę. No ale jej nie znam, nie? Znaczy, powiem wam tak, mi ciężko im komukolwiek z nich współczuć, bo to dla mnie są Pokemony, nie? Każda jedna osoba. Piłkarze zazwyczaj to są mało inteligentne stworzenia, które są ubóstwiane przez miliony ludzi na świecie i dlatego im się wybacza. Jak już strzelą bramkę, to już w ogóle nic złego nie można o nich powiedzieć. Akurat polskim piłkarzom nie grozi osiągnięcie żadnego sukcesu. Więc no, jak prowadzisz sztuczne życie, to nie dziw się, że ktoś inny pójdzie o krok dalej. Taka jest moja interpretacja tego wszystkiego. Oni są wszyscy spierdoleni. To jest dupa Nikoli. Ciekawe, czy piszą tam po polsku, że coś się tam wydarzyło. He cheated on you. He cheated on you. Ti amo. Portaci viasto brabo ci faci la cortesia. No i chuj, no i cześć. Mi madre, mi padre. Velebe stupendi. Mi giore giocate di Zalewski Kinano. No, najważniejsze, że dziewczyny tutaj te. Co ona tu? Ona jest Cavaletti. No.
Nie wiem tylko po co ten ziomek cokolwiek mówi o... Ja nie rozumiem, dlaczego od siebie jakiegoś moralnego typa robi, nie? Ona wcześniej też coś z puchaczem kręciła, więc to też daje trochę do myślenia. 2-1-1-5, nie? Czemu ludzie bez dowodów przyjmują narrację, że to prawda? No bo na dobrą sprawę nigdy nie będziesz do końca przekonany i nie będziesz miał udowodnione, że coś się wydarzyło. Musiałbyś mieć nagranie z wsadzania penisa w dziurkę, tak? To wtedy miałbyś niezbity dowód. Screeny można podrobić, głosówki można zrobić, historię można wymyślić. Więc no, poza tym ja nie wiem, czy on sobie zdaje sprawę, to co zrobił jest uwłaczające, ty. To kurwa uwłaczające. Jak można na Instagramie powiedzieć, ktoś mi dziewczynę wyrwał, no ja tego kurwa nie rozumiem. Jakby mi ktoś dziewczynę wyrwał, to nigdy w życiu bym o tym w internecie nie powiedział, bo po pierwsze oznaczałoby to, że nie zasługuje na jakąkolwiek moją atencję. Więc po prostu bym ją wyciął i kurwa siemano. Ktoś by mi podał, a ty co tam u Ani? Jakiej Ani kurwa? Żadnej Ani nie znam. Macie trójkę dzieci, to twoja żona chyba. Nie przypominam sobie. No. No tak czy nie? Więc ogólnie w kadrze są same kwiatki. Jednego oskarżałem o to, że żona mu się puszcza, drugiego, że on komuś dziewczynę rusza, tylko... Matko Boska. A co sądzi o tym najebany Kowal? Bo to też jest ważne. Żaden piłkarz totalnie zrobił tak wiele dla reprezentacji Polski jak Tymoteusz Puchacz. Najlepszy DJ w kadrze. Zakazanie robienia dubów Robercikowi. Odblokowanie Niko Zalewskiego. Mój kapitan. Tyle niecelnych wrzutek, żeby taką piłkę zagrać Tymek Maestro. No to jest takie... Wiecie, no internet będzie miał bekę, nie? Internet będzie miał bekę, no co mają nie mieć beki? Mnie też to trochę bawi. Ja rozumiem, że komuś jest przykro i tak dalej. No ale mnie też to bawi, no będę szczery i uczciwy. Czy mnie to bawi? Tak. Czy bawi mnie cudze nieszczęście? Nie. Bawią mnie po prostu te sztuczne związki instagramowo-youtubowe. Potem opiszę, to jak ktoś mi dziewczynę wyrwał. Pomocy. Ja rozumiem, że chciał zakomunikować, że coś się wydarzyło, no ale kurde, stary. No sposób, w którym to przekazał, stary, no źle to wyszło. Więc no. Ale fajnie, może... Ach, dobra, to. Może coś się wydarzy jeszcze. Czuję się jak toreador, nie macham czerwoną szmatką, to nie Pampeluna, no a moje byki stale walczą. Dripper, dripper, hasło roku w mojej głowie. Aha, tęcie, tam coś wezmę, tam zarobię. Nie dawali nic na tacy, a Mike jak powiesz. Polski drill, by farmazonego nie nowe stilo, a